Oblicz pole figury ograniczonej przez oś o y i proste o równaniach y równa się minus 60 x plus 4,6 oraz prostą o równaniu y równa się 75 x minus 3,5. Do obliczenia mamy pole trójkąta o podstawie takiej. Musielibyśmy wiedzieć, jaka jest długość tej podstawy i wysokości takiej. Jeśli chodzi o wysokość, łatwo jest ją obliczyć, bo widzimy, że jest to długość odcinka od 0 do 6. Jest to odcinek równoległy do osi OX, więc widzimy, że nasze H wynosi 6. Problem stanowi podstawa. Aby obliczyć długość podstawy, musimy znać współrzędy punktu przecięcia osi o y z naszymi prostymi. Nazwijmy te punkty P i Q. Zwróćmy uwagę na to, iż wszystkie punkty znajdujące się na osi y mają pierwszą współrzędną, czyli współrzędną x-ową równą 0. Czyli nasz punkt P również współrzędną x-ową musi mieć równą 0. Więc nasze zadanie polega na tym, aby policzyć współrzędną y-ową. Wiemy, że punkt P należy również do tej prostej, więc możemy współrzędne tego punktu podstawić do równania na tą prostą. Czyli za y wstawiamy y. Mamy minus 600 razy za x wstawiamy 0. I plus nasze B, czyli plus 4,6. Obliczmy naszego y. Tu mamy 0 plus 4,6, czyli 4,6. W ten sposób obliczyliśmy ten odcinek. Widzimy, że on wynosi 4,6. Możemy już podać współrzędne punktu P. To jest 0 i 4,6. Teraz wyznaczymy współrzędny punktu Q. Punkt Q również leży na osi o y, czyli jego pierwsza współrzędna, współrzędna x-owa, również wynosi 0. Policzymy drugą współrzędną, y-ową. Wiemy, że punkt Q również leży na prostej o równaniu y równa się 75 x minus 3,5. W związku z czym możemy współrzędne tego punktu podstawić do równania tej prostej, czyli za y wstawiamy y. Za x wstawiamy 0 i minus 3,5. Dostaniemy. Stąd mamy 0, więc zostaje minus 3,5. Czyli nasz punkt Q ma współrzędne 0, minus 3,5. Czyli długość tego odcinka wynosi 3,5. Policzmy więc całą podstawę. Oznaczmy ją literką A. A składa się z odcinka o długości 4,6 oraz z odcinka o długości 3,5. Dostajemy 8,1. Przypomnijmy sobie wzór na pole trójkąta. To jest 1 druga A razy H, czyli 1 druga podstawy razy wysokość. Podstawmy nasze dane. 1 druga, nasze A wynosiło 8,1, nasze H wynosiło 6, co nam daje 24,3.